April 19th, 1945. A German Ministry of Science detachment is using the Schinkel's Playhouse building in the Gendarmenmarkt Square as a temporary administrative HQ for part of their nuclear program. One of our agents has penetrated their operation and has vital first-hand information we urgently need. Unfortunately, the agent's usual contact, who was arranging his extraction... I tak, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny i w następnym oczywiście odcinku serii oczywiście Sniper Elite, oczywiście. Tym razem za zadanie mamy odnalezienie... amunicja! Odnalezienie zaginionego agenta prawdopodobnie. Już do mnie strzelają? A, pamiętam tą misję! Pamiętam, tak. Na moście powinni być snajperzy, ale nie tylko na moście są. Prawdopodobnie za moment już będę powtarzał, bo już zostałem wykryty, ale dwojżem się pokazał w okolicy. Niedobrze, niedobrze. Sprawdźmy tu konkretnie cel. O! Co to było? Straciłem pół życia. Jest niedobrze. Pamiętam tam tych snajperów. I zostałem zmuszony do użycia apteczki od razu. Dobra, przebiega. A mogę amunicję podnieść po nim? Mogę, dobrze. Wejdziemy do tego punktu, do którego nas prosili. Tylko chciałbym wejść. No, dobra, zwolnimy tempo. No, zaczęło się trochę nieciekawie. Od razu zostaliśmy wykryci przez snajperów. A snajperzy oczywiście zrobili zamieszanie, strzelają gdzie popadnie. Kojarzę tą misję. O, krzesz ty w mordę. Dwóch ich tam jest. Dobra, zakładamy, że nie żyją. Po raz pierwszy uda nam się użyć granata potykacza. Jezu, jak to się nazywa? Jak to działa? Stawiamy granat i ustawiamy linkę, która wywoła eksplozję, jeśli ktoś przez nią przejdzie. Nie pamiętam, czy jak ja przejdę, to coś się stanie, więc wykorzystam zapis. Dobra, ja żyję, dobrze. No to wykorzystując tą sytuację, postawimy drugiego potykacza, bo z tego co pamiętam tu może im się udać wejść nawet. Chciałbym się... Nie w tą stronę. No, Peter, znaczy Peter, skręć. O, dobrze. Zamontujemy go tu. I zobaczymy co... Przed chwilą przyszedłem po tej minie i nic się nie stało. Dlatego zostałem trochę zdziwiony tym, co się stało. A teraz? No, o co tu chodzi? Spróbujemy drugi raz. Prawdopodobnie znowu umrę. Da się tu skakać? Chyba nie. Ale zakładamy, że tym razem uda mi się przejść. Kurde, a jak się przeczołgam? Powoli? No co jest z tą bombą? Dobra, nieważne, zginąłem od swojej bomby. Będziemy na jedną bombę żyć. O, niedobrze, atak się zaczął. Słychać strzały. Ale to są strzały snajperów z tamtego mostu. Bo on gdzieś tam jest, ja pamiętam. O, jest ciężarówka, ktoś wysiadł z niej. Są nasi, nie nasi? Mają pepesze, ale jadą niemieckim czołgiem, chyba nie na... Ojej, dobra. Teraz jestem pewny, że to nie nasi. Ups, zgubiłem cel. Jest tu, dobra. To jest trochę nieciekawie, szczerze mówiąc.
Niby kojarzę tą misję, ale jednak... O, jest snajper. Ale zaliczy trafienie z odległości ładnej, 114 metrów. Słyszałem następną ciężarówkę. Co prawda nie wiem gdzie, ale prawdopodobnie biegną stąd. O Jezus Maria. O, żeż ty w mordę. Wszedł. Będzie pierwsza ofiara mojej miny, pułapki. Ale to znaczy, że ich może być w okolicy więcej. To jest najgorsze, bo niby mamy zająć taki fajny punkt, a oni też mogą tam czekać na mnie i dopóki ich nie zabiję, nie przejdziemy dalej, więc niby taki fajny punkt, sieć tam aż nie będzie fajnie, ale nie da się, jeśli ich się nie zabije. Czy to jest wróg? On żyje, żyje. Wystawił głowę? Dobra, trzeba go zabić po prostu. Co to? Jakie trafienia piękne. Dobry. Jakiś oficer, celność bardzo dobra. Trzeba mu przyznać. Nie, nie chcę potykacza. Chcę apteczkę następną. O, jest ich tam trochę, dobrze. Tym razem wykorzystamy czołganie. Zlikwidujemy cele. Pięknym trafieniem w głowę. Z takiej odległości. 105 metrów. Aj, no kurde, musiałem przeładować. Tam mamy jakąś głowę, wystaje. Tutaj też. Trafienie w ramię, ale bardzo ładny. Bardzo ładnie nam zaliczyło trafienie jako trafienie. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie to wygląda, kiedy kamera podąża za za pociskiem. Jak widać, sytuacja opanowana. Wciśnij G, żeby przeszukać ciało. Nawet nie pamiętałem, że takie opcje tu były. Wykorzystamy to. Znaleźliśmy granat i nieśmiertelnik. Proszę. Granat i nieśmiertelnik. Mamy to w ekwipunku? Nie mamy. Nie wiem, do czego służy ten nieśmiertelnik. Ale chyba do czegoś by się przydał w sumie. Skoro go podniosłem już. O. Niezbyt rozgarnięty przeciwnik jak na razie. Nie zdążył mnie zauważyć. Ale kampę zajął. Dobra, przeszukamy następne ciało. Następny nieśmiertelnik ewentualnie zdejmiemy z niego. No jest jakiś nieśmiertelny. Nie mam pojęcia co to jest i co to robi. Ale skoro dają, to trzeba korzystać. Dobra, biegniemy. Znowu jakiś snajper. No to akurat snajper nie jest, ale prawdopodobnie snajper też był. Jest, tak, strzela. Jest najgorsze co może być. Jest snajper. Ale go nie widać. Strzela dokładnie stąd gdzieś.
Tu chyba leży. Jest. Może niekoniecznie to jest snajper nawet. Ale jest wróg. O, w mordę. Nie mam żadnej apteczki ani nic. Nie, nie chcę granatu. Czy kamienia, Boże. Wykonuję tę misję trochę nierozważnie jak na razie. W sumie to nawet nie tylko trochę, ale bardzo. Za każdego zabitego muszę robić zapis w takim razie, żeby nie ryzykować za wiele. No, ja cię nie widzę nawet, a ty mnie widzisz. Jest bardzo niedobrze, bo nie mam apteczek, a życia już mam też niewiele. A wróg, jak widać, gdzieś tam na mnie czeka. Jest dobrze trafiony. O, tą misję też kojarzę, znaczy tą misję, tą okolicę. No, jako to jest jakiś oficer, to go przeszukamy. Może mieć jakieś ciekawsze rzeczy przy sobie. O, jest apteczka. Dobrze. No, miał jakieś granaty, potykacze w ogóle. I nieśmiertelnik tradycyjnie. Dobra. O, następna apteczka. Kiedyś przerzucimy jakieś zwłoki niemieckiego faszysty. O, Panzerfaust. Albo bazooka po prostu, nie wiem, zależy. Ale podzielam twoje zdanie, Peter. Very nice. Jaki mam cel w sumie? Tu prawdopodobnie już trochę wrogów się pokaże. Są! Cała masa wrogów. Biegnij! Zgubimy ich w tym zaułku. Biegnąc w centrum ruchliwej ulicy. Ten dźwięk. O kur... Módlmy się o to, że jeden strzał wystarczy, żeby go zabić. Wystarczył, ale ty ma kolegów wszędzie. Trzeba biec. Jezus! Dobra, jestem martwy. Przyjaciele, przyjaciółki. Załatwiam to trochę na Rambo, no ale... Jakoś trzeba. Tu jest jakieś wejście. Po cichu. Chyba nie tu miałem wejść. O! Tej misji nie kojarzę. Znaczy tego miejsca, bo tą misję to kojarzę akurat.
Nie wiem, czy to będzie już koniec. Chyba nie. Chyba tak w sumie. Więc. To koniec będzie? Raczej tak. Tu jest jeszcze kawałek do przebiegnięcia. O, jest i wróg. Puls nie pozwala. O kurde. Niedobrze. Jak można zauważyć, mamy mało... O Jezu. Teraz już mamy bardzo mało życia, a wróg... Dobrze. Jednocześnie chciałbym... O, dobra, może nie, może jeszcze... Nie, ty gnido mała. Że tak powiem... Chciałbym się z wami już pożegnać, o ile to przeżyję w ogóle. I zaprosić was na kolejny odcinek z tej serii. Bo z tego co widzę, chyba już mi się udało.